Promocja cyborgizacji. Cyborg. System jednoczący ludzkie ciało z maszyną. Dziś możliwe jest połączenie ludzkiego mózgu z komputerem. Technologie cyborgizacji przechodzą rewolucję. Mechaniczne ramię poruszane za pomocą myśli. Komputer kontrolujący funkcje mózgu. Mechaniczne oko podłączone do mózgu. USA planuje wykorzystać cyborgizację do utrzymania wojskowej dominacji na świecie. Czy to ewolucja ludzkości, czy też zmiana ludzkiego ciała? Przyszłość ludzkości. Los cywilizacji. Tajemnica życia. W 2005 roku na międzynarodowej konferencji odbyło się kilka spotkań, na których zaprezentowano technologie cyborgizacyjne. Neuroinżynieria, dziedzina zajmująca się połączeniem mózgu z maszyną za pomocą komputera, szybko się rozwija. Neuroinżynieria silnie zaznaczyła swoją obecność na obecnej konferencji. 5 lat temu praktycznie nikt tu o niej nie słyszał. Teraz jest to jednak trzecia dziedzina pod względem ważności. Największa w dziedzinie systemów ciała. Jedna z prezentacji zadziwiła nawet najbardziej obeznanych badaczy. Ten mężczyzna stracił rękę aż do wysokości barku. Swoją protezą ramienia kieruje za pomocą myśli. Dzięki cyborgizacji jego ramię zostało zastąpione przez maszynę. To pierwszy tego rodzaju sukces na świecie. Nasz reportaż rozpoczniemy od przyjrzenia się tej sprawie. Oto Jesse Sullivan. 4 lata temu stracił obie ręce, kiedy pracując jako elektryk, przypadkiem dotknął kabla o napięciu 7000 voltów. W jaki sposób można sterować protezami za pomocą myśli? Protezy są przymocowywane do klatki piersiowej Jesse'ego. Poruszają się, bo reagują na sygnały nerwowe płynące z klatki piersiowej. Ich ruchami nie sterują żadne przełączniki. Jesse mówi, że może nimi poruszać równie łatwo jak kiedyś zwykłymi ramionami. Gdy chcemy poruszyć ramionami, z naszego mózgu wyruszają impulsy elektryczne przekazujące polecenia. Obie ręce Jesse'ego zostały amputowane. Jednak górna część nerwów prowadzących do ramion pozostała nietknięta. Chirurdzy skierowali nerwy do mięśni w klatce piersiowej. Gdy sygnały elektryczne docierają do klatki piersiowej, wykrywa je znajdujący się w bionicznym ramieniu mały komputer, który następnie porusza stawami protezy zgodnie z tym, co myśli Jesse. Mam wrażenie, jakby ktoś dotykał mojej ręki. Mogę spróbować? Proszę.
czuję lekki dotyk. Trochę wyżej. Czuję, jakby ktoś dotykał dolnej części ręki, spodu noga, tam, gdzie jest pasek od zegarka. Jest większy obszar, gdzie czuję różne części ręki. Tutaj czuję, jakby ktoś dotykał mojego łokcia. Jesse twierdzi, że tak przyzwyczaił się do bionicznych protez, że ma wrażenie, jakby używał zwykłych rąk. Używam ich tak, jak wy używacie swoich rąk. Korzystam z nich tak samo, jak ze zwykłych kończyn, bo wciąż je czuję. Mogę podnieść rękę. Nie widzicie normalnej ręki, ale mój mózg myśli, że ona tam jest. Mogę otworzyć i zamknąć dłoń tak jak wy. Szybki rozwój cyborgizacji jest rezultatem dynamicznego rozwoju technicznych możliwości rozpoznawania sygnałów mózgowych. Ludzki układ nerwowy składa się z milionów nerwów. Za pomocą nerwów udało się również przesłać do mózgu sygnały w celu zrównoważenia utraty pewnych funkcji organizmu. Teraz odwiedzimy mężczyznę, którego oko zostało zastąpione okiem cybernetycznym. Nazywa się on Jens Naumann i mieszka w Kanadzie. W wieku 20 lat stracił wzrok. 3 lata temu otrzymał bioniczne oko. Ze wszystkich ludzkich zmysłów to właśnie zmysł wzroku wysyła do mózgu najwięcej informacji. Jeśli maszyna będzie mogła zastąpić oko i cyfrowo przetwarzać dane, cyborgizacja zyska nieograniczone możliwości. Jak bardzo rozwinęła się ta technologia? Chcemy napotkać tego człowieka i przekonać się na własne oczy. 23 lata Jens był niewidomy. Jego nowe oko jest kamerą wideo zamontowaną na soczewce okularów. Przyczepiony do pasa komputer zamienia obraz na sygnały elektryczne. Zaraz to podłączę. Muszę zabrać włosy. Robi pan to sam? Tak. Bez pomocy? Bez. To moja głowa. Jens podłącza do komputera kamerę zamontowaną na okularach. Obrazy przechwycone przez kamerę są wysyłane do mózgu. Słyszę, że system jest już włączony. Teraz powoli zacznę się podłączać. Muszę uważać, bo każdego dnia mózg ma inny poziom czułości. Codziennie powinienem to zmieniać. Będę ruszał głową, aż zobaczę kropki. Zaczynam je widzieć. Widzę was. Naprawdę? Tak, ale tylko kropki tu, tu i tu. Aha. Tam jest drzewo. Widzę je dzięki migotaniu światła między gałęziami. A stodołę? Nie widzę jej.
Jeśli patrzymy na góry z dużej odległości, to robią się one niebieskie i wyglądają jak niebo. Podobnie jest tutaj. Przy 90 metrach obraz jest niewyraźny. Obraz z kamery na okularach jest przesyłany do komputera. Tam informacje o obrazie są zamieniane na sygnały elektryczne, które podróżują przez system nerwowy ludzkiego ciała. Sygnały zostają wysłane bezpośrednio do mózgu, który rozpoznaje je jako obrazy. Oto wizualizacja obrazów wysyłanych do mózgu Jensa. Są one czarno-białe i ograniczone do 100 pikseli. Ukazują tylko kontury obiektów. Tuż po operacji Jensa zmarł twórca systemu i dalsze badania wstrzymano. Jakość systemu pogorszyła się i teraz wyświetla on tylko 6 pikseli. Dużo znaczy dla mnie nawet to, że widzę pojedynczą plamę światła. Nie jestem już ślepy, po prostu źle widzę. Dostałem ten system 7 grudnia. Zabrałem go do domu. Używałem go po 12 godzin dziennie. Działał świetnie. Widziałem ogień w piecyku, lampy i drzewa. W czasie świąt widziałem domy przystrojone lampkami. Wyglądały pięknie. W ponad 20 ośrodkach badawczych na całym świecie trwają prace nad stworzeniem bionicznych oczu. Cyborgizacja zaczyna wykraczać poza dziedziny takie jak medycyna i opieka społeczna i wkracza do przemysłu. Ten zrobotyzowany kombinezon jest opracowywany na japońskim uniwersytecie w Tsukubie. Komputer interpretuje impulsy nerwowe aktywujące mięśnie i wydaje robotowi polecenie poruszania się w identyczny sposób. Kombinezon skonstruowano tak, by mógł uzupełnić siłę mięśni u ludzi z upośledzeniami niższych partii ciała. Może on zwiększyć siłę mięśni aż 10-krotnie. Dzięki niemu w wielu dziedzinach będziemy mogli dokonywać niemożliwych dotąd rzeczy. Jeśli połączymy najlepsze cechy ludzi z najlepszymi cechami komputerów, zaczniemy funkcjonować na wyższym poziomie niż ludzie i komputery czy inne maszyny osobno. Cyborgizacja powstała, by można było zastąpić utracone funkcje ciała. Jednak także sam mózg poważnie zmienia się, gdy podłączymy go do urządzenia. Na Uniwersytecie Tokijskim profesor nadzwyczajny Hiroshi Yokoi bada, jak cyborgizacja zmienia ludzki umysł. 7 lat temu Hiroko Kasai w wypadku straciła prawą dłoń. W czerwcu 2005 roku zaczęła używać zrobotyzowanej dłoni opracowanej w tym laboratorium. Podobnie jak bioniczne ramię Jesse'ego Sullivana, dłoń Hiroko porusza się dzięki temu, że reaguje na sygnały wysyłane przez mózg. Sygnały podróżują z mózgu nerwami i aktywują mięśnie ramienia.
Komputer wyświetla sygnały elektryczne emitowane podczas ruchu mięśni ramienia. Dzięki wychwyceniu tych sygnałów palce dłoni poruszają się zgodnie z tym, co pomyśli Hiroko. Kiedy myśli, chce poruszyć palcami, palce się ruszają. Gdy chce zacisnąć dłoń, dłoń się zaciska. Może też ją przekręcić. Najciekawszą cechą tej zrobotyzowanej dłoni są czujniki dotykowe, dzięki którym Hiroko wie, kiedy czegoś dotyka. Kontrola siły uchwytu jest niezbędna do praktycznego użycia zrobotyzowanego ramienia. Z pomocą męża Hiroko zaczęła ćwiczyć używanie dłoni w życiu codziennym. Pierwszy raz, odkąd 7 lat temu straciła rękę, czuje, gdy czegoś nią dotyka. Możesz nalać wody. Jest znacznie lepiej niż tuż po wypadku. Dzięki ćwiczeniu ruchów zrobotyzowanej dłoni Hiroko zaczęła czuć przedmioty trzymane w ręku. Mogę nalać wody. Czuję twoją dłoń. Niesamowite. Tutaj? Tak, dzięki czujnikom. Im dłużej ćwiczyłam, tym silniej czułam, że mam coś w dłoni. Nie utraciłam tej zdolności. Miesiąc po rozpoczęciu treningu Hiroko powraca na testy mające sprawdzić zmiany w jej mózgu. Wyniki poznamy dzięki rezonansowi magnetycznemu. By zapobiec uszkodzeniom związanym z działaniem silnego pola magnetycznego, zrobotyzowana dłoń zostaje umieszczona w sąsiednim pokoju. Sygnały z mięśni znajdujących się w przedramieniu Hiroko są przesyłane długim kablem do komputera poruszającego zrobotyzowaną dłonią. Proszę zacisnąć dłoń. Hiroko stara się zacisnąć dłoń za pomocą myśli. Oto obraz mózgu sprzed miesiąca, kiedy Hiroko korzystała z dłoni po raz pierwszy. Na czerwono zaznaczone są aktywne regiony mózgu. Jak widać, działały rejony odpowiedzialne za różne funkcje. Profesor Yokoi uważa, że mózg był zdezorientowany, gdy próbował poruszyć dłonią po raz pierwszy. Na obrazie wykonanym miesiąc później widać zaskakującą zmianę. Aktywny jest tylko rejon wykorzystywany do poruszania ręką. Profesor Yokoi uważa, że skoro mózg nauczył się przetwarzać dane dotykowe z czujników i odpowiadać na nie, to traktuje on zrobotyzowane ramię jak normalną rękę. Innymi słowy, mózg akceptuje to, że maszyna jest częścią ciała. Na początku uważał ją za coś obcego. Maszyna to jest część mojego ciała.
Teraz jednak przyzwyczaił się do maszyny i traktuje ją jak jedną z części ciała. Oto historia ukazująca niezwykłą moc ludzkiego mózgu. Yuta chodzi do 4. klasy szkoły podstawowej. Od urodzenia był niemal kompletnie głuchy. Słyszysz cykady? Słyszę, jak cykają. W 3 lat Yuta dzięki maszynie po raz pierwszy usłyszał dźwięk. Mikrofon znajdujący się w urządzeniu umieszczonym w czaszce wykrywa dźwięk. Oto zdjęcie rentgenowskie głowy Yuty. W jego czaszce znajduje się tak zwany sztuczny ślimak. Różni się on od aparatu słuchowego, który jedynie wzmacnia dźwięk. Dźwięki przesyłane przez mikrofon komputer zamienia na sygnały elektryczne, wysyłane potem bezpośrednio do mózgu przez nerw słuchowy. Oto sztuczny ślimak. Urządzenie posiada 22 elektrody przesyłające dźwięk do nerwów w mózgu. Srebrne metalowe pierścienie to właśnie elektrody. W ludzkim uchu identyczną funkcję pełnią komórki rzęsate. U normalnej osoby jest ich około 15 tysięcy. W sztucznym ślimaku są tylko 22 elektrody, jednak implant umożliwia słyszenie. Najprawdopodobniej dzięki temu, że mózg przystosowuje się i rozwija nowe możliwości rekompensujące niedostateczną ilość danych. Możesz powiedzieć dzień dobry? Oto Yuta przed operacją. Mimo założonego aparatu słuchowego miał kłopoty z rozpoznawaniem słów. To Yuta po operacji. Zaczął reagować na dźwięki. Do 6 roku życia Yuta chodził na zajęcia dla dzieci niedosłyszących. 1/3 z tych dzieci ma implanty ślimakowe. Po wszczepieniu implantu trzeba dostosowywać komputer do potrzeb danej osoby i przeprowadzić długie ćwiczenia. Jaką mamy pogodę? Pochmurną. Oto Yuta rok po operacji. Starałam się nasłuchiwać i nie wiem czemu, ale nagle mrowienie ustało i zaczęłam słyszeć ludzi. Najpierw było cicho, ale później słyszałam normalnie. Yuta sam postanowił nauczyć się gry na skrzypcach. Niewiele dzieci z implantami ślimakowymi rozwija się tak dobrze. Od czasu akceptacji implantu ślimakowego mózg Yuty wciąż się rozwija.
celu regulacji funkcji mózgu sygnały elektryczne są przesyłane z komputera umieszczonego w klatce piersiowej do mózgu za pomocą kabla. Technika ta stosowana jest w terapii zwanej głęboką stymulacją mózgu. Ten mężczyzna cierpi na chorobę Parkinsona. Jego ciało drżało do tego stopnia, że nie mógł praktycznie podnosić nóg i miał kłopoty z chodzeniem. To ten sam mężczyzna po operacji. Jego stan jest podobny do tego sprzed rozwoju choroby. Może chodzić, a nawet tańczyć z żoną. Terapia nie leczy choroby i symptomy powracają po wyłączeniu urządzenia. Podobnie jest w przypadku kończyn dolnych. Bardzo wysoka sztywność. Gdy lekarz ponownie włącza urządzenie, sygnały są ponownie wysyłane i po kilku sekundach chory może normalnie się poruszać. W USA operacji wszczepienia elektrostymulatora mózgu poddało się 20 tysięcy osób. Również w Japonii stosuje się implanty do leczenia schorzeń mózgu. Oto Nobuko Nishigori, która przez 20 lat cierpiała na chorobę Parkinsona. Nękają ją sztywność mięśni oraz bóle. Przez ostatnie 3 lata była przykuta do łóżka. Znowu drżenie. Bez pomocy by upadła. Nobuko może chodzić jedynie z pomocą męża. Ciągle czuję ból. Nie mogę wychodzić na zewnątrz. Po tak długim cierpieniu zgodziła się na operację. Widać drgania charakterystyczne dla choroby Parkinsona. Operacja zostanie przeprowadzona w znieczuleniu miejscowym. Nobuko przez cały czas będzie świadoma. Dzięki wymianie impulsów elektrycznych ludzki mózg przetwarza wiele rodzajów informacji. U pacjentów z chorobą Parkinsona część mózgu wysyła nieprawidłowe impulsy. Umieszczenie elektrody w tym rejonie pozwala je kontrolować. Celem elektrody jest region mózgu o głębokości około 5 mm. Elektroda ma 30 cm długości. Przez otwór w czaszce zostaje powoli umieszczona w mózgu. Rozpoczyna się przepływ prądu do elektrody. 1 volt. 2 volty. 2 V. W ruchach rąk i nóg Nobuko zachodzą poważne zmiany.
Ustało drżenie kończyn. Proszę zacisnąć i rozluźnić dłoń. Trochę wyżej. Ile voltów? 2. Jak lewa ręka? Stymulujemy pani mózg. Łatwiej jest pani poruszać ręką? Jest dużo lepiej. Od operacji minęły 2 tygodnie. Nobuko może już sama chodzić. To niesamowite. Cieszę się, że pan mnie leczy. Miło to słyszeć. Dziękujemy bardzo. Cieszę się, że może pani chodzić. Dziękuję bardzo. Jak bardzo rozpowszechnią się korzystające z cyborgizacji terapie schorzeń mózgu? Rozpoczęto badania kliniczne terapii wykorzystujących głęboką stymulację mózgu do leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak depresja przewlekła czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, na które nie działają leki. Oto dr André Lozano, kanadyjski neurochirurg, jeden z największych autorytetów w tej dziedzinie. Odkryliśmy, że pewien rejon mózgu, pole Brodmana 25, inaczej CG25, jest aktywny, gdy ktoś się smuci. Uważamy, że ten rejon jest centrum smutku w mózgu. Rejon zaznaczony na czerwono to CG25. Aktywny tylko podczas odczuwania smutku, więc uważa się, że powoduje on depresję. Podczas badań klinicznych z użyciem głębokiej stymulacji mózgu poprawa nastąpiła u 8 z 11 pacjentów. Na tym nagraniu widzimy kobietę cierpiącą na depresję przewlekłą. Nie potrafię tego opisać. Niektórzy porównują to do czarnej dziury. Czarna dziura depresji. Od operacji minęły 3 miesiące. Stan chorej poprawił się. Częściej spotykam się ze znajomymi, odbieram telefony, wychodzę na miasto. Po raz pierwszy od lat byłam na zakupach. Łatwiej jest mi podejmować decyzje. Symptomy depresji niemal całkowicie zniknęły. Uzyskaliśmy dobre efekty również w innych rejonach mózgu. Być może moglibyśmy w taki sposób leczyć innych pacjentów. Aby zachować militarną przewagę w XXI wieku, USA rozpoczęły szereg projektów rozwijających technologie cyborgizacyjne. Oto DARPA, należąca do Departamentu Obrony USA, Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony. Dzięki olbrzymiemu budżetowi przyznanemu przez amerykańskie wojsko, agencja ta przeprowadza niezależne badania najnowocześniejszych technologii wojskowych. DARPA planuje stworzyć doskonałego żołnierza, którego zdolności zostaną zwiększone dzięki cyborgizacji. Powitajmy dyrektora DARPA, doktora Tony'ego Tetera.
Wiele z tych technologii wydaje się nieprawdopodobnych. Tworzymy na przykład protezę ręki, którą będzie można kierować za pomocą myśli. DARPA wykorzystuje wasze innowacyjne pomysły, aby przybliżyć to, co wciąż wydaje się odległe. Potrzebujemy projektów, które rzucą wyzwanie konwencjonalnej nauce. Chciałabym wykorzystać to podejście do neurobiologii tak, by skorzystali na tym żołnierze. Jako agencja podpisaliśmy z nimi układ. Zobowiązaliśmy się, że dostarczymy rewolucyjne technologie, dzięki którym nasza armia będzie najlepiej wyposażonym wojskiem na świecie. DARPA niezwykle interesuje się cyborgizacją, która według agencji może amerykańskim siłom zbrojnym zapewnić nieograniczone korzyści. To tak zwany interfejs mózg-maszyna. Bezpośrednio łączy on ludzki mózg z komputerem, co umożliwia sterowanie dowolną maszyną za pomocą myśli. Do niedawna technologie cyborgizacji umożliwiały wykrywanie sygnałów nerwowych na krańcach układu nerwowego, na przykład w mięśniach. Przechwytywanie sygnałów elektrycznych bezpośrednio z mózgu było uznawane za technicznie niemożliwe. Powodem było to, że w mózgu znajduje się kilkaset miliardów komórek. Jednak interfejs mózg-maszyna umożliwia odczytywanie sygnałów wysyłanych do innych rejonów ciała bezpośrednio z neuronów. Badacze, którzy stworzyli te technologie, to John Chapin ze Stanowego Uniwersytetu Nowego Jorku oraz Miguel Nicolelis z Uniwersytetu Duke'a. Pracowali oni nad tą technologią przez ponad 20 lat. Dr. Chapin pokazuje urządzenie przechwytujące sygnały mózgowe. 16 elektrod jest umieszczanych bezpośrednio w mózgu. Dr. Chapin i dr. Nicolelis opracowali to urządzenie. Pewne rejony mózgu kontrolują ruch ciała. Elektrody zostają umieszczone w regionie odpowiedzialnym za ruch ręki. Choć jest on mały, zawiera miliony neuronów. Technologia dała możliwość przechwytywania za pomocą niewielkiej ilości elektrod informacji dotyczących ruchu ręki. Najważniejsze było to, że przestaliśmy badać pojedyncze komórki i skupiliśmy się na całych zespołach. Odkryliśmy nieznane dotąd zasady działania populacji neuronów. Dzięki temu możemy spróbować stworzyć protezy kontrolowane bezpośrednio przez mózg. To było zaskakujące. To jedna z najbardziej zaskakujących cech interfejsu człowiek-maszyna. Obserwowaliśmy tylko kilka neuronów. W niektórych zadaniach uzyskaliśmy skuteczność rzędu 80-90%. Po 10 latach eksperymentów w laboratoriach w 2004 roku rząd USA jako pierwszy na świecie zatwierdził użycie takiej technologii u ludzi. Oto dr Chuck Donahue, który zastosował ją u ludzi. Identyczne elektrody są wykorzystywane do odczytywania informacji płynących z mózgu. Umieszcza się ją bezpośrednio w mózgu. Po wszczepieniu możemy przechwytywać słabe sygnały nerwowe. Przyjrzyjmy się pierwszemu pacjentowi. Oto nagranie jednego z takich sygnałów. W tle widzimy, kim jest pacjent? Możemy podać jego nazwisko. To Matthew Nagel. Około 3 lat temu miał wypadek. Został ugodzony nożem w szyję. Ostrze przecięło jego rdzeń kręgowy.
25-letni Matthew Nagel doznał urazu kręgów szyjnych, w wyniku czego został sparaliżowany od szyi w dół. Urządzenie na jego głowie odczytuje sygnały bezpośrednio z mózgu. Taką elektrodę wszczepiono do rejonu kontrolującego ruch ramion. Te dane są przesyłane przez ten terminal do zewnętrznego urządzenia. Mózg Matthew najwyraźniej przystosował się do nowych możliwości. Nie wyobraża on sobie ruchów ręką, ale może narysować linię po prostu wyobrażając sobie ruch kursora. Matthew może włączyć telewizor i zmieniać kanały poprzez przesyłanie sygnałów mózgowych do komputera. Może też poruszać zrobotyzowanym ramieniem. Dzięki tej technologii, za pomocą myśli, można kontrolować urządzenie znajdujące się w dowolnym miejscu na Ziemi. Oczywiście musi być ono podłączone do sieci komputerowej. Dzięki temu będę bardziej samodzielny. Będę mógł zmienić kanały w telewizji, odsłonić żaluzje czy włączyć światło w pokoju. Teraz robią to za mnie pielęgniarki. Będę czuł się bardziej niezależny, nie całkowicie, ale przynajmniej do pewnego stopnia. Najpierw przeprowadzamy badanie pilotażowe na 5 pacjentach. Zakończyliśmy już badania pierwszego i wszczepiliśmy implant drugiemu. Chcemy zbadać około 5 pacjentów, żeby poznać różne możliwości, ustalić, co trzeba zrobić, by dopasować urządzenie do konkretnej osoby. Dodatkowo staramy się zminiaturyzować chip komputerowy i wzmacniacz do rozmiaru kciuka, aby można było wszczepić całość. Rozpoczęto przystosowanie interfejsu mózg-maszyna do celów wojskowych. Oto najnowszy projekt doktora Shapena, Boszczur. Elektrody wszczepione do jego ciała dostarczają instrukcje bezpośrednio do mózgu. Sygnały są bezprzewodowo wysyłane z punktu sterowania. Za pomocą programu zdalnie sterującego operator może kontrolować ruch zwierzęcia. Choć szczury nie lubią się wspinać, roboszczur wchodzi na drabinę pod wpływem rozkazu. Zwierzę wykonuje rozkaz bez wahania. By szczur skręcił w prawo, stymulowany jest rejon mózgu otrzymujący informacje od prawych włosów czuciowych. Gdy zwierzę skieruje się w wybranym kierunku, do ośrodka przyjemności w jego mózgu wysyłany zostanie sygnał. Szczur otrzymuje nagrodę. Dzięki powtórzeniom tego procesu zwierzę uczy się posłuszeństwa wobec ośrodka zdalnego sterowania. Szczurem można tak pokierować, by pokonał skomplikowany labirynt. Szczur zacznie tutaj. Przejdzie tędy, skręci tu i wydostanie się. Start. W lewo, w prawo. Prosto i w lewo. Prosto i w prawo. Okay. Right. W prawo. Left. W lewo. Go.
Doktor Szczepin przyczepia małą kamerę do karku szczura. Zwierzę porusza się zgodnie z instrukcjami. Doktor Szczepin z powodzeniem przeprowadził podobny eksperyment z małpami. Departament Obrony USA dotuje badania nad praktycznym zastosowaniem tej technologii. Trwają również badania nad technologiami cyborgizacyjnymi wzmacniającymi inne funkcje mózgu. Każdy z nas ma własny zestaw wspomnień. Uważa się, że rejon mózgu zwany hipokampem bierze udział w ich tworzeniu. Obecnie trwają prace nad stworzeniem sztucznego hipokampa. Hipokamp szczura zostaje usunięty, gdy komórki wciąż są żywe. Następnie zostaje on pocięty na plastry o grubości poniżej milimetra. Oto jeden z plastrów hipokampa. Badacze analizują podróżujące w nim sygnały elektryczne. Opracowali oni układ scalony, w którym sygnały elektryczne poruszają się w identyczny sposób. By ustalić, jak działa hipokamp, stworzono układy na podstawie każdego z plastrów. Następnie połączono je w jeden chip. Ma on zostać wszczepiony do ludzkiego mózgu. Planuje się zastosowanie tej technologii do tworzenia cyfrowych kopii zapasowych wspomnień. Możliwe ma być dzielenie się nimi z innymi. Uzyskane informacje nie są najlepsze, ale to nieważne. Mózg uczy się je wykorzystywać. Tak jak pacjenci, którzy mają implant ślimakowy, uczą się z niego korzystać. Może coś takiego dzieje się również w przypadku procesów poznawczych pamięci. Nie musimy mieć idealnej kopii hipokampa, która wykorzystuje wszystkie jego funkcje. Uważam, żeby wzmacniać funkcje naszego mózgu. Nie powinniśmy się wycofywać z takich projektów. Społeczeństwo powinno zadecydować, czy chce korzystać z technologii, a jeśli tak, to do jakiego stopnia. Coraz lepiej poznajemy funkcjonowanie różnych części mózgu, a cyborgizacja pozwala na zastępowanie ich sztucznymi mechanizmami i wykorzystywanie w jak największym stopniu. Jak bardzo możemy jednak zmieniać mózg? W USA powołano Radę Prezydencką, która ma zająć się problemami etycznymi, które stawia przed nami cyborgizacja. Ostatnią wizytę składamy profesorowi Hankowi Grillejowi, który publikował pracę i wypowiadał się na temat neuroetyki oraz prawnych implikacji związanych z tą technologią. Mózg jest niezbędny dla naszego istnienia. Powstaje więc pytanie, czy jeśli zmienimy go w zbyt poważnym stopniu, to staniemy się czymś innym niż ludzie. Trudno jest ustalić, co czyni nas ludźmi. Jest jednak trudniejsze pytanie. Jeśli staniemy się czymś więcej, to czy będzie to coś złego, czy coś dobrego? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Podejrzewam, że technologie te będzie można skutecznie stosować u ludzi dopiero za parę lat.
Jednak już teraz ludzie na całym świecie powinni zacząć rozważać społeczne implikacje związane z wykorzystaniem niektórych technologii neurobiologicznych. Trzeba jak najwcześniej zacząć dyskusję na ten temat. Cyborgizacja sprawić, że zmieni się definicja człowieczeństwa. Jak powinniśmy wykorzystać te technologie? Ludzkość stoi przed... Dni znajdujących się w przedramieniu Hiroko są przesyłane długim kablem do komputera poruszającego zrobotyzowaną dłonią. Proszę zacisnąć dłoń. Hiroko stara się zacisnąć dłoń za pomocą myśli. Oto obraz mózgu sprzed miesiąca, kiedy Hiroko korzystała z dłoni po raz pierwszy. Na czerwono zaznaczone są aktywne regiony mózgu. Jak widać, działały rejony odpowiedzialne za różne funkcje. Profesor Yokoi uważa, że mózg był zdezorientowany, gdy próbował poruszyć dłonią po raz pierwszy. Na obrazie wykonanym miesiąc później widać zaskakującą zmianę. Aktywny jest tylko rejon wykorzystywany do poruszania ręką. Profesor Yokoi uważa, że skoro mózg nauczył się przetwarzać dane dotykowe z czujników i odpowiadać na nie, to traktuje on zrobotyzowane ramię jak normalną rękę. Innymi słowy, mózg akceptuje to, że maszyna jest częścią ciała. Na początku ona tam jest. Mogę otworzyć i zamknąć dłoń tak jak wy. Szybki rozwój cyborgizacji jest rezultatem dynamicznego rozwoju technicznych możliwości rozpoznawania sygnałów mózgowych. Ludzki układ nerwowy składa się z milionów nerwów. Za pomocą nerwów udało się również przesłać do mózgu sygnały w celu zrównoważenia utraty pewnych funkcji organizmu. Teraz odwiedzimy mężczyznę, którego oko zostało zastąpione okiem cybernetycznym. Nazywa się on Jens Naumann i mieszka w Kanadzie. W wieku 20 lat stracił wzrok. 3 lata temu otrzymał bioniczne oko. Ze wszystkich ludzkich zmysłów to właśnie zmysł wzroku wysyła do mózgu najwięcej informacji. Jeśli maszyna będzie mogła zastąpić oko i cyfrowo przetwarzać dane, cyborgizacja zyska nieograniczone możliwości. Jak bardzo rozwinęła się ta technologia? Chcemy napotkać tego człowieka i... Elektroda ma 30 cm długości. Przez otwór w czaszce zostaje powoli umieszczona w mózgu. Rozpoczyna się przepływ prądu do elektrody. Jeden volt. 2 volty. 2 volty. W ruchach rąk i nóg Nobuko zachodzą poważne zmiany. Ustało drżenie kończyn. Proszę zacisnąć i rozluźnić dłoń. Trochę wyżej. Ile voltów? 2.
Jak lewa ręka? Stymulujemy pani mózg. Łatwiej jest pani poruszać ręką? Ta po operacji. Zaczął reagować na dźwięki. Do 6 roku życia Juta chodził na zajęcia dla dzieci niedosłyszących. 1/3 z tych dzieci ma implanty ślimakowe. Po wszczepieniu implantu trzeba dostosowywać komputer do potrzeb danej osoby i przeprowadzić długie ćwiczenia. Jaką mamy pogodę? Pochmurną. Oto Juta, rok po operacji. Starałam się nasłuchiwać i nie wiem czemu, ale nagle mrowienie ustało i zaczęłam... słyszeć ludzi. Najpierw było cicho, ale później słyszałam normalnie. Juta sam postanowił nauczyć się gry na skrzypcach. Niewiele dzieci z implantami ślimakowymi rozwija się tak dobrze. Od czasu akceptacji implantu ślimakowego mózg Juty wciąż się rozwija. Technologia dała możliwość przechwytywania za pomocą niewielkiej ilości elektrod informacji dotyczących ruchu ręki. Najważniejsze było to, że przestaliśmy badać pojedyncze komórki i skupiliśmy się na całych zespołach. Odkryliśmy nieznane dotąd zasady działania populacji neuronów. Dzięki temu możemy spróbować stworzyć protezy kontrolowane bezpośrednio przez mózg. To było zaskakujące. To jedna z najbardziej zaskakujących cech interfejsu człowiek-maszyna. Obserwowaliśmy tylko kilka neuronów. W niektórych zadaniach uzyskaliśmy skuteczność rzędu 80-90%. Po 10 latach eksperymentów w laboratoriach w 2004 roku rząd USA jako pierwszy na świecie zatwierdził użycie takiej technologii u ludzi. Oto doktor Chuck Donahue, który zastosował ją u ludzi. Identyczne elektrody są wykorzystywane do odczytywania informacji płynących z mózgu. Umieszcza się ją bezpośrednio w mózgu. Po wszczepieniu możemy przechwytywać słabe sygnały nerwowe. Komputer wyświetla sygnały elektryczne emitowane podczas ruchu mięśni ramienia. Yeah,
Dzięki wychwyceniu tych sygnałów palce dłoni poruszają się zgodnie z tym, co pomyśli Hiroko. Kiedy myśli, chce poruszyć palcami, palce się ruszają. Gdy chce zacisnąć dłoń, dłoń się zaciska. Może też ją przekręcić. Najciekawszą cechą tej zrobotyzowanej dłoni są czujniki dotykowe, dzięki którym Hiroko wie, kiedy czegoś dotyka. Kontrola siły uchwytu jest niezbędna do praktycznego użycia zrobotyzowanego ramienia. Z pomocą męża Hiroko zaczęła ćwiczyć używanie dłoni w życiu codziennym. Średnio do mózgu, który rozpoznaje je jako obrazy. Oto wizualizacja obrazów wysyłanych do mózgu Jensa. Są one czarno-białe i ograniczone do 100 pikseli. Ukazują tylko kontury obiektów. Tuż po operacji Jensa zmarł twórca systemu i dalsze badania wstrzymano. Jakość systemu pogorszyła się i teraz wyświetla on tylko 6 pikseli. Dużo znaczy dla mnie nawet to, że widzę pojedynczą plamę światła. Nie jestem już ślepy, po prostu źle widzę. Dostałem ten system 7 grudnia. Zabrałem go do domu. Używałem go po 12 godzin dziennie. Działał świetnie. Widziałem ogień w piecyku, lampy i drzewa. W czasie świąt widziałem domy przystrojone lampkami. Wyglądały pięknie. W ponad 20 ośrodkach badawczych na całym świecie trwają prace nad stworzeniem bionicznych oczu. By zapobiec uszkodzeniom związanym z działaniem silnego pola magnetycznego, zrobotyzowana dłoń zostaje umieszczona w sąsiednim pokoju. Sygnały z mięśni znajdujących się w przedramieniu Hiroko są przesyłane długim kablem do komputera poruszającego zrobotyzowaną dłonią. Proszę zacisnąć dłoń. Hiroko stara się zacisnąć dłoń za pomocą myśli. Oto obraz mózgu sprzed miesiąca, kiedy Hiroko korzystała z dłoni po raz pierwszy. Na czerwono zaznaczone są aktywne regiony mózgu. Jak widać, działały rejony odpowiedzialne za różne funkcje. Profesor Yokoi uważa, że mózg był zdezorientowany, gdy próbował poruszyć dłonią po raz pierwszy. Na obrazie wykonanym miesiąc później widać zaskakującą zmianę. Aktywny jest tylko rejon wykorzystywany do poruszania ręką. Profesor Yokoi uważa, że skoro mózg czyna... Obserwowaliśmy tylko kilka neuronów. W niektórych zadaniach uzyskaliśmy skuteczność rzędu 80-90%. Po 10 latach eksperymentów w laboratoriach w 2004 roku rząd USA jako pierwszy na świecie zatwierdził użycie takiej technologii u ludzi. Oto doktor Chuck Donahue, który zastosował ją u ludzi. Identyczne elektrody są wykorzystywane do odczytywania informacji płynących z mózgu.
Umieszcza się ją bezpośrednio w mózgu. Po wszczepieniu możemy przechwytywać słabe sygnały nerwowe. Przyjrzyjmy się pierwszemu pacjentowi. Oto nagranie jednego z takich sygnałów. W tle widzimy, kim jest pacjent? Możemy podać jego nazwisko. To Matthew Nagel. Około 3 lat temu miał wypadek. Został ugodzony nożem w szyję. Ostrze przecięło jego rdzeń kręgowy. Technologie cyborgizacji przechodzą rewolucję. Mechaniczne ramię poruszane za pomocą myśli. Komputer kontrolujący funkcje mózgu. Mechaniczne oko podłączone do mózgu. USA planuje wykorzystać cyborgizację do utrzymania wojskowej dominacji na świecie. Czy to ewolucja ludzkości, czy też zmiana ludzkiego ciała? Przyszłość ludzkości. Los cywilizacji. Tajemnica życia. W 2005 roku na międzynarodowej konferencji odbyło się kilka spotkań, na których zaprezentowano technologie cyborgizacyjne. Neuroinżynieria, dziedzina zajmująca się połączeniem mózgu z maszyną za pomocą komputera, szybko się rozwija. Te na plastry o grubości poniżej milimetra. Oto jeden z plastrów hipokampa. Badacze analizują podróżujące w nim sygnały elektryczne. Opracowali oni układ scalony, w którym sygnały elektryczne poruszają się w identyczny sposób. By ustalić, jak działa hipokamp, stworzono układy na podstawie każdego z plastrów. Następnie połączono je w jeden chip. Ma on zostać wszczepiony do ludzkiego mózgu. Planuje się zastosowanie tej technologii do tworzenia cyfrowych kopii zapasowych wspomnień. Możliwe ma być dzielenie się nimi z innymi. Uzyskane informacje nie są najlepsze, ale to nieważne. Mózg uczy się je wykorzystywać. Tak jak pacjenci, którzy mają implant ślimakowy, uczą się z niego korzystać. Może coś takiego dzieje się również w przypadku procesów poznawczych pamięci. Nie musimy mieć idealnej kopii hipokampa, która wykorzystuje wszystkie jego funkcje. Uważam, żeśmy wzmacniać funkcje naszego mózgu. Nie powinniśmy się wycofywać z takich. Stymulujemy pani mózg. Łatwiej jest pani poruszać ręką? Jest dużo lepiej. Od operacji minęły 2 tygodnie. Nobuko może już sama chodzić. To niesamowite. Cieszę się, że pan mnie leczy. Miło to słyszeć. Dziękujemy bardzo. Cieszę się, że może pani chodzić. Dziękuję bardzo. Jak bardzo rozpowszechnią się korzystające z cyborgizacji terapie schorzeń mózgu?
Rozpoczęto badania kliniczne terapii wykorzystujących głęboką stymulację mózgu po wyłączeniu urządzenia. Podobnie jest w przypadku kończyn dolnych. Bardzo wysoka sztywność. Gdy lekarz ponownie włącza urządzenie, sygnały są ponownie wysyłane i po kilku sekundach chory może normalnie się poruszać. W USA operacji wszczepienia elektrostymulatora mózgu poddało się 20 tysięcy osób. Również w Japonii stosuje się implanty do leczenia schorzeń mózgu. Oto Nobuko Nishigori, która przez 20 lat cierpiała na chorobę Parkinsona. Nękają ją sztywność mięśni oraz bóle. Przez ostatnie 3 lata była przykuta do łóżka. Znowu drżenie. Bez pomocy by upadła. Mieliśmy już badania pierwszego i wszczepiliśmy implant drugiemu. Chcemy zbadać około 5 pacjentów, żeby poznać różne możliwości, ustalić, co trzeba zrobić, by dopasować urządzenie do konkretnej osoby. Dodatkowo staramy się zminiaturyzować chip komputerowy i wzmacniacz do rozmiaru kciuka, aby można było wszczepić całość. Make it something really tiny that's fully implantable. Rozpoczęto przystosowanie interfejsu mózg-maszyna do celów wojskowych. Oto najnowszy projekt doktora Shapena, Boszczur. Elektrody wszczepione do jego ciała dostarczają instrukcje bezpośrednio do mózgu. Sygnały są bezprzewodowo wysyłane z punktu sterowania. Za pomocą programu zdalnie sterującego operator może kontrolować ruch zwierzęcia. Choć szczury nie lubią się wspinać, roboszczur wchodzi na drabinę pod wpływem rozkazu. Zwierzę wykonuje rozkaz bez wahania. By szczur skręcił w prawo, stymulowany jest rejon mózgu otrzymujący informacje od prawych włosów czuciowych. Gdy zwierzę skieruje się w wybranym kierunku, do ośrodka przyjemności w jego mózgu wysyłany zostanie sygnał. Szczur otrzymuje nagrodę. Dzięki powtórzeniom tego procesu zwierzę uczy się posłuszeństwa wobec ośrodka zdalnego sterowania. Szczurem można tak pokierować, by pokonał skomplikowany labirynt. Szczur zacznie tutaj. Przejdzie tędy, skręci tu i wydostanie się. Start. W lewo, w prawo. Prosto i w lewo. Prosto i w prawo. Okay. Right. W prawo. Left. W lewo. Go. Go. Doktor Shapin przyczepia małą kamerę do karku szczura. Nękają ją sztywność mięśni oraz bóle. Przez ostatnie 3 lata była przykuta do łóżka. Znowu drżenie.
Bez pomocy by upadła. Nobuko może chodzić jedynie z pomocą męża. Ciągle czuje ból. Nie mogę wychodzić na zewnątrz. Po tak długim cierpieniu zgodziła się na operację. Widać drgania charakterystyczne dla choroby Parkinsona. Operacja zostanie przeprowadzona w znieczuleniu miejscowym. Nobuko przez cały czas będzie świadoma. Dzięki wymianie impulsów elektrycznych ludzki mózg przetwarza wiele rodzajów informacji. U pacjentów z chorobą Parkinsona część mózgu wysyła nieprawidłowe impulsy. Umieszczenie elektrody w tym rejonie pozwala je kontrolować. Celem elektrody jest region mózgu o głębokości około 5 mm. Elektroda ma 30 cm długości. Przez otwór w czaszce zostaje powoli umieszczona w mózgu. Rozpoczyna się przepływ prądu do elektrody. 1 volt. 2 volty. 2 V. W ruchach rąk i nóg Nobuko zachodzą poważne zmiany. Ustało drżenie kończyn elektryczne. Zaraz to podłączę. Muszę zabrać włosy. Robi pan to sam? Tak. Bez pomocy? Bez. To moja głowa. Okay, and then I just tighten that up. I think I'm not quite in that. Yeah, another battery? No, no. Everything runs from this battery. Jens podłącza do komputera kamerę zamontowaną na okularach. Obrazy przechwycone przez kamerę są wysyłane do mózgu. We only need two for the data and two for the power. Słyszę, że system jest już włączony. Teraz powoli zacznę się podłączać. Muszę uważać, bo każdego dnia mózg ma inny poziom czułości. Codziennie powinienem to zmieniać. Będę ruszał głową, aż zobaczę kropki. Zaczynam je widzieć. Widzę was. Naprawdę? Tak, ale tylko kropki tu, tu i tu. Aha. Tam jest drzewo. Widzę je dzięki migotaniu światła między gałęziami. A stodołę? Nie widzę jej. Jeśli patrzymy na góry z dużej odległości, to robią się one niebieskie i wyglądają jak niebo. Podobnie jest tutaj. Przy 90 metrach obraz jest niewyraźny. Obraz z kamery na okularach jest przesyłany do komputera.
Tam informacje o obrazie są zamieniane na sygnały elektryczne, które podróżują przez system nerwowy ludzkiego ciała. Sygnały zostają wysłane bezpośrednio do mózgu, który rozpoznaje je jako obrazy. Oto wizualizacja obrazów wysyłanych do mózgu Jensa. Są one czarno-białe i ograniczone do 100 pikseli. Ukazują tylko kontury obiektów. Tuż po operacji Jensa zmarł twórca systemu i dalsze badania wstrzymano. Jakość systemu pogorszyła się i teraz wyświetla. Mechaniczne oko podłączone do mózgu. USA planuje wykorzystać cyborgizację do utrzymania wojskowej dominacji na świecie. Czy to ewolucja ludzkości, czy też zmiana ludzkiego ciała? Przyszłość ludzkości. Los cywilizacji. Tajemnica życia. W 2005 roku na międzynarodowej konferencji odbyło się kilka spotkań, na których zaprezentowano technologie cyborgizacyjne. Neuroinżynieria, dziedzina zajmująca się połączeniem mózgu z maszyną za pomocą komputera, szybko się rozwija. Te na plastry o grubości poniżej milimetra. Oto jeden z plastrów hipokampa. Badacze analizują podróżujące w nim sygnały elektryczne. Opracowali oni układ scalony, w którym sygnały elektryczne poruszają się w identyczny sposób. By ustalić, jak działa hipokamp, stworzono układy na podstawie każdego z plastrów. Następnie połączono je w jeden chip. Ma on zostać wszczepiony do ludzkiego mózgu. Planuje się zastosowanie tej technologii do tworzenia cyfrowych kopii zapasowych wspomnień. Możliwe ma być dzielenie się nimi z innymi. Uzyskane informacje nie są najlepsze, ale to nieważne. Mózg uczy się je wykorzystywać. Tak jak pacjenci, którzy mają implant ślimakowy, uczą się z niego korzystać. Może coś takiego dzieje się również w przypadku procesów poznawczych pamięci. Nie musimy mieć idealnej kopii hipokampa, która wykorzystuje wszystkie jego funkcje. Uważam, żeby wzmacniać funkcję naszego mózgu. Nie powinniśmy się wycofywać z takim. Stymulujemy pani mózg. Łatwiej jest pani poruszać ręką? Jest dużo lepiej. Jedna z prezentacji zadziwiła nawet najbardziej obeznanych badaczy. Ten mężczyzna stracił rękę aż do wysokości barku. Swoją protezą ramienia kieruje za pomocą myśli. Dzięki cyborgizacji jego ramię zostało zastąpione przez maszynę. To pierwszy tego rodzaju sukces na świecie. Nasz reportaż rozpoczniemy od przyjrzenia się tej sprawie. Oto Jesse Sullivan. 4 lata temu stracił obie ręce, kiedy pracując jako elektryk, przypadkiem dotknął kabla o napięciu 7000 voltów. W jaki sposób można sterować protezami za pomocą myśli? Protezy są przymocowywane do klatki piersiowej Jesse'ego.
Poruszają się, bo reagują na sygnały nerwowe płynące z klatki piersiowej. Ich ruchami nie sterują żadne przełączniki. Jesse mówi, że może nimi poruszać równie łatwo jak kiedyś zwykłymi ramionami. Gdy chcemy poruszyć ramionami, z naszego mózgu wyruszają impulsy elektryczne przekazujące polecenia. Obie ręce Jesse'ego zostały amputowane, jednak górna część nerwów prowadzących do ramion pozostała nietknięta. Chirurdzy skierowali nerwy do mięśni w klatce piersiowej. Gdy sygnały elektryczne docierają do klatki piersiowej, wykrywa je znajdujący się w bionicznym ramieniu mały komputer, który następnie porusza stawami protezy zgodnie z tym, co myśli Jesse. Mam wrażenie, jakby ktoś dotykał mojej ręki. Mogę spróbować? Proszę. Czuję lekki dotyk. Trochę wyżej. Czuję, jakby ktoś dotykał dolnej części ręki, spodu na tam, gdzie jest pasek od zegarka. Jest większy obszar, gdzie czuję różne części ręki. Tutaj czuję, jakby ktoś dotykał mojego łokcia do nerwów w mózgu. Srebrne metalowe pierścienie to właśnie elektrody. W ludzkim uchu identyczną funkcję pełnią komórki rzęsate. U normalnej osoby jest ich około 15 tysięcy. W sztucznym ślimaku są tylko 22 elektrody, jednak implant umożliwia słyszenie. Najprawdopodobniej dzięki temu, że mózg przystosowuje się i rozwija nowe możliwości rekompensujące niedostateczną ilość danych. Możesz powiedzieć dzień dobry? Oto Juta przed operacją. Mimo założonego aparatu słuchowego miał kłopoty z rozpoznawaniem słów. To Juta po operacji. Zaczął reagować na dźwięki. Do 6 roku życia Juta chodził na zajęcia dla dzieci niedosłyszących. 1/3 z tych dzieci ma implanty ślimakowe. Po wszczepieniu implantu trzeba dostosowywać komputer do potrzeb danej osoby i przeprowadzić długie ćwiczenia. Jaką mamy pogodę? Pochmurną. Oto Juta rok po operacji. Starałam się nasłuchiwać i nie wiem czemu, ale nagle mrowienie ustało i zaczęłam słyszeć ludzi. Najpierw było cicho, ale później słyszałam normalnie. Juta sam postanowił nauczyć się gry na skrzypcach. Niewiele dzieci z implantami ślimakowymi rozwija się tak dobrze. Nie ma informacji płynących z mózgu.
Umieszcza się ją bezpośrednio w mózgu. Po wszczepieniu możemy przechwytywać słabe sygnały nerwowe. Przyjrzyjmy się pierwszemu pacjentowi. Oto nagranie jednego z takich sygnałów. W tle widzimy, kim jest pacjent? Możemy podać jego nazwisko. To Matthew Nagel. Około 3 lat temu miał wypadek. Został ugodzony nożem w szyję. Ostrze przecięło jego rdzeń kręgowy. 25-letni Matthew Nagel doznał urazu kręgów szyjnych, w wyniku czego został sparaliżowany od szyi w dół. Urządzenie na jego głowie odczytuje sygnały bezpośrednio z mózgu. Taką elektrodę wszczepiono do rejonu kontrolującego ruch ramion. Te dane są przesyłane przez ten terminal do zewnętrznego urządzenia. Mózg Matthew najwyraźniej przystosował się do nowych możliwości. Nie wyobraża on sobie ruchów ręką, ale może narysować linię po prostu wyobrażając sobie ruch kursora. Matthew może włączyć telewizor i zmieniać kanały poprzez przesyłanie sygnałów mózgowych do komputera. Może też poruszać zrobotyzowanym ramieniem. Dzięki tej technologii za pomocą myśli można kontrolować urządzenie znajdujące się w dowolnym miejscu na Ziemi. Oczywiście musi być ono podłączone do sieci komputerowej. Dzięki temu będę bardziej samodzielny. Będę mógł zmienić kanały w telewizji, odsłonić żaluzje czy włączyć światło w pokoju. Teraz robią to za mnie pielęgniarki. Będę czuł się bardziej niezależny, nie całkowicie, ale przynajmniej do pewnego stopnia. Najpierw przeprowadzamy badanie pilotażowe na 5 pacjentach. Zakończyliśmy już badania pierwszego i wszczepiliśmy implant Planuje się zastosowanie tej technologii do tworzenia cyfrowych kopii zapasowych wspomnień. Możliwe ma być dzielenie się nimi z innymi. Uzyskane informacje nie są najlepsze, ale to nieważne. Mózg uczy się je wykorzystywać. Tak jak pacjenci, którzy mają implant ślimakowy, uczą się z niego korzystać. Może coś takiego dzieje się również w przypadku procesów poznawczych pamięci. Nie musimy mieć idealnej kopii hipokampa, która wykorzystuje wszystkie jego funkcje. Uważam, żeby wzmacniać funkcję naszego mózgu. Nie powinniśmy się wycofywać z takim. Stymulujemy pani mózg. Łatwiej jest pani poruszać ręką? Jest dużo lepiej. Od operacji minęły 2 tygodnie. Nobuko może już sama chodzić. To niesamowite. Cieszę się, że pan mnie leczy. Miło to słyszeć. Dziękujemy bardzo. Cieszę się, że może pani chodzić. Dziękuję bardzo. Jak bardzo rozpowszechnią się korzystające z cyborgizacji terapie schorzeń mózgu?
Rozpoczęto badania kliniczne terapii wykorzystujących głęboką stymulację mózgu po wyłączeniu urządzenia. Podobnie jest w przypadku kończyn dolnych. Bardzo wysoka sztywność. Gdy lekarz ponownie włącza urządzenie, sygnały są ponownie wysyłane i po kilku sekundach chory może normalnie się poruszać. W USA operacji wszczepienia elektrostymulatora mózgu poddało się 20 tysięcy osób. Uzyskane informacje nie są najlepsze, ale to nieważne. Mózg uczy się je wykorzystywać. Tak jak pacjenci, którzy mają implant ślimakowy, uczą się z niego korzystać. Może coś takiego dzieje się również w przypadku procesów poznawczych pamięci. Nie musimy mieć idealnej kopii hipokampa, która wykorzystuje wszystkie jego funkcje. Uważam, żeby wzmacniać funkcje naszego mózgu. Nie powinniśmy się wycofywać z takich projektów. Społeczeństwo powinno zadecydować, czy chce korzystać z technologii, a jeśli tak, to do jakiego stopnia. Coraz lepiej poznajemy funkcjonowanie różnych części mózgu, a cyborgizacja pozwala na zastępowanie ich sztucznymi mechanizmami i wykorzystywanie w jak największym stopniu. Jak bardzo możemy jednak zmieniać mózg? W USA powołano Radę Prezydencką, która ma zająć się problemami etycznymi, które stawia przed nami cyborgizacja. Ostatnią wizytę składamy profesorowi Hankowi Grillejowi, który publikował pracę i wypowiadał się na temat neuroetyki oraz prawnych implikacji związanych z tą technologią. Mózg jest niezbędny dla naszego istnienia. Powstaje więc pytanie, czy jeśli zmienimy go w zbyt poważnym stopniu, to staniemy się czymś innym niż ludzie. Trudno jest ustalić, co czyni nas ludźmi. Jest jednak trudniejsze pytanie. Jeśli staniemy się czymś więcej, to czy będzie to coś złego, czy coś dobrego? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Podejrzewam, że technologię tę będzie można skutecznie stosować u ludzi dopiero za parę lat. Jednak już teraz ludzie na całym świecie powinni zacząć rozważać społeczne implikacje związane z wykorzystaniem niektórych technologii neurobiologicznych. Trzeba jak najwcześniej zacząć dyskusję na ten temat. Cyborgizacja. Rozpoczyna się przepływ prądu do elektrody. Jeden volt. Dwa volty. W ruchach rąk i nóg Nobuko zachodzą poważne zmiany. Ustało drżenie kończyn. Proszę zacisnąć i rozluźnić dłoń. Trochę wyżej. 2 voltów? 2.
Jak lewa ręka? Stymulujemy pani mózg. Łatwiej jest pani poruszać ręką? Ta po operacji. Zaczął reagować na dźwięki. Do 6 roku życia Juta chodził na zajęcia dla dzieci niedosłyszących. 1/3 z tych dzieci ma implanty ślimakowe. Po wszczepieniu implantu trzeba dostosowywać komputer do potrzeb danej osoby i przeprowadzić długie ćwiczenia. Jaką mamy pogodę? Pochmurną. Oto Juta rok po operacji. Starałam się nasłuchiwać i nie wiem czemu, ale nagle mrowienie ustało i zaczęła. Starałam się nasłuchiwać i nie. W ludzkim uchu identyczną funkcję pełnią komórki rzęsate. U normalnej osoby jest ich około 15 tysięcy. W sztucznym ślimaku są tylko 22 elektrody, jednak implant umożliwia słyszenie. Najprawdopodobniej dzięki temu, że mózg przystosowuje się i rozwija nowe możliwości rekompensujące niedostateczną ilość danych. Możesz powiedzieć dzień dobry? Oto Juta przed operacją. Mimo założonego aparatu słuchowego miał kłopoty z rozpoznawaniem słów. To Juta po operacji. Zaczął reagować na dźwięki. Do 6 roku życia Juta chodził na zajęcia dla dzieci niedosłyszących. 1/3 z tych dzieci ma implanty ślimakowe. Po wszczepieniu implantu trzeba dostosowywać komputer do potrzeb danej osoby i przeprowadzić długie ćwiczenia. Jaką mamy pogodę? Pochmurną. Oto Juta rok po operacji. Starałam się nasłuchiwać i nie wiem czemu, ale nagle mrowienie ustało i zacząłem słyszeć ludzi. Najpierw było cicho, ale później słyszałam normalnie. Juta sam postanowił nauczyć się gry na skrzypcach. Niewiele dzieci z implantami ślimakowymi rozwija się tak dobrze. Umieszczona w sąsiednim pokoju.
Sygnały z mięśni znajdujących się w przedramieniu Hiroko są przesyłane długim kablem do komputera poruszającego zrobotyzowaną dłonią. Proszę zacisnąć dłoń. Hiroko stara się zacisnąć dłoń za pomocą myśli. Oto obraz mózgu sprzed miesiąca, kiedy Hiroko korzystała z dłoni po raz pierwszy. Na czerwono zaznaczone są aktywne regiony mózgu. Jak widać, działały rejony odpowiedzialne za różne funkcje. Profesor Yokoi uważa, że mózg był zdezorientowany, gdy próbował poruszyć dłonią po raz pierwszy. Na obrazie wykonanym miesiąc później widać zaskakującą zmianę. Aktywny jest tylko rejon wykorzystywany do poruszania ręką. Profesor Yokoi uważa, że skoro mózg nauczył się przetwarzać dane dotykowe z czujników i odpowiadać na nie, to traktuje on zrobotyzowane ramię jak normalną rękę. Innymi słowy, mózg akceptuje to, że maszyna jest częścią ciała. Na początku uważał ją za coś obcego. Teraz jednak przyzwyczaił się do maszyny i traktuje ją jak jedną z części ciała. Oto historia ukazująca niezwykłą moc ludzkiego mózgu. Yuta chodzi do 4. klasy szkoły podstawowej. Od urodzenia był niemal kompletnie głuchy. Słyszysz cykady? Słyszę, jak cykają. W 3 lat Yuta dzięki maszynie po raz pierwszy usłyszał dźwięk. Mikrofon znajdujący się w urządzeniu umieszczonym w czaszce wykrywa dźwięk. Oto zdjęcie rentgenowskie głowy Yuty. W jego czaszce znajduje się tak zwany sztuczny ślimak. Różni się on od aparatu słuchowego, który jedynie wzmacnia dźwięk. Dźwięki przesyłane przez mikrofon komputer zamienia na sygnały elektryczne, wysyłane potem bezpośrednio do mózgu przez nerw słuchowy. Oto sztuczny ślimak. Urządzenie posiada 22 elektrody przesyłające dźwięk do wysoka sztywność. Gdy lekarz ponownie włącza urządzenie, sygnały są ponownie wysyłane i po kilku sekundach chory może normalnie się poruszać. W USA operacji wszczepienia elektrostymulatora mózgu poddało się 20 tysięcy osób. Również w Japonii stosuje się implanty do leczenia schorzeń mózgu. Oto Nobuko Nishigori, która przez 20 lat cierpiała na chorobę Parkinsona. Nękają ją sztywność mięśni oraz bóle. Przez ostatnie 3 lata była przykuta do łóżka. Znowu drżenie. Bez pomocy by upadła. Nobuko może chodzić jedynie z pomocą męża. Ciągle czuję ból. Nie mogę wychodzić na zewnątrz. Po
tak długim cierpieniu zgodziła się na operację. Widać drgania charakterystyczne dla choroby Parkinsona. Operacja zostanie przeprowadzona w znieczuleniu miejscowym. Nobuko przez cały czas będzie świadoma. Dzięki wymianie impulsów elektrycznych ludzki mózg przetwarza wiele rodzajów informacji. U pacjentów z chorobą Parkinsona część mózgu wysyła nieprawidłowe impulsy. Umieszczenie elektrody w tym rejonie pozwala je kontrolować. Celem elektrody jest region mózgu o głębokości około 5 mm. Elektroda ma 30 cm długości. Przez otwór w czaszce zostaje powoli umieszczona w mózgu. Starałam się nasłuchiwać i nie wiem czemu, ale nagle mrowienie ustało i zacząłem... słyszeć ludzi. Najpierw było cicho, ale później słyszałam normalnie. Juta sam postanowił nauczyć się gry na skrzypcach. Niewiele dzieci z implantami ślimakowymi rozwija się tak dobrze. Od czasu akceptacji implantu ślimakowego mózg Juty wciąż się rozwija. Technologia dała możliwość przechwytywania za pomocą niewielkiej ilości elektrod informacji dotyczących ruchu ręki. Najważniejsze było to, że przestaliśmy badać pojedyncze komórki i skupiliśmy się na całych zespołach. Odkryliśmy nieznane dotąd zasady działania populacji neuronów. Dzięki temu możemy spróbować stworzyć protezy kontrolowane bezpośrednio przez mózg. To było zaskakujące. To jedna z najbardziej zaskakujących cech interfejsu człowiek-maszyna. Obserwowaliśmy tylko kilka neuronów. W niektórych zadaniach uzyskaliśmy skuteczność rzędu 80-90%. Po 10 latach eksperymentów w laboratoriach w 2004 roku rząd USA jako pierwszy na świecie zatwierdził użycie takiej technologii u ludzi. Oto doktor Chuck Donahue, który zastosował ją u ludzi. Ustało drżenie kończyn. Proszę zacisnąć i rozluźnić dłoń. Trochę wyżej. Ile voltów? 2. Jak lewa ręka? Stymulujemy pani mózg. Łatwiej jest pani poruszać ręką? Jest dużo lepiej. Od operacji minęły 2 tygodnie. Nobuko może już sama chodzić.
To niesamowite. Cieszę się, że pan mnie leczy. Miło to słyszeć. Dziękujemy bardzo. Cieszę się, że może pani chodzić. Dziękuję bardzo. Jak bardzo rozpowszechnią się korzystające z cyborgizacji terapie schorzeń mózgu? Rozpoczęto badania kliniczne terapii wykorzystujących głęboką stymulację mózgu do leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak depresja przewlekła czy zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, na które nie działają leki. Oto dr André Lozano, kanadyjski neurochirurg, jeden z największych autorytetów w tej dziedzinie. Odkryliśmy, że pewien rejon mózgu, pole Brodmana 25, inaczej CG25, jest aktywny, gdy ktoś się smuci. Uważamy, że ten rejon jest centrum smutku w mózgu. Rejon zaznaczony na czerwono to CG25. Aktywny tylko podczas odczuwania smutku, więc uważa się, że powoduje on depresję. Podczas badań klinicznych z użyciem głębokiej stymulacji mózgu oczu. Cyborgizacja zaczyna wykraczać poza dziedziny takie jak medycyna i opieka społeczna i wkracza do przemysłu. Ten zrobotyzowany kombinezon jest opracowywany na japońskim uniwersytecie w Tsukubie. Komputer interpretuje impulsy nerwowe aktywujące mięśnie i wydaje robotowi polecenie poruszania się w identyczny sposób. Kombinezon skonstruowano tak, by mógł uzupełnić siłę mięśni u ludzi z upośledzeniami niższych partii ciała. Może on zwiększyć siłę mięśni aż 10-krotnie. Dzięki niemu w wielu dziedzinach będziemy mogli dokonywać niemożliwych dotąd rzeczy. Jeśli połączymy najlepsze cechy ludzi z najlepszymi cechami komputerów, zaczniemy funkcjonować na wyższym poziomie niż ludzie i komputery czy inne maszyny osobno. Cyborgizacja powstała, by można było zastąpić utracone funkcje ciała. Jednak także sam mózg poważnie zmienia się, gdy podłączymy go do urządzenia. Na Uniwersytecie Tokijskim profesor nadzwyczajny Hiroshi Yokoi bada, jak cyborgizacja zmienia ludzki umysł. 7 lat temu Hiroko Kasai w wypadku straciła prawą dłoń. W czerwcu 2005 roku zaczęła używać zrobotyzowanej dłoni opracowanej w tym laboratorium. Podobnie jak bioniczne ramię Jesse'ego Sullivana, dłoń Hiroko porusza się dzięki temu, że reaguje na sygnały wysyłane przez mózg. Sygnały podróżują z mózgu nerwami i aktywują mięśnie ramienia.